szara strefa w branży zakładów wzajemnych według danych Ministerstwa Finansów wynosi obecnie 52%. Biorąc pod uwagę, że rynek wart jest około 11 miliardów złotych, to w odniesieniu do tych wartości, o których poinformował minister finansów, wynika, że wciąż mamy z gigantyczną szarą strefą na poziomie około 6 miliardów złotych. Wracając do roku, cofając się do roku 2015, gdzie według różnego rodzaju danych wskazywano, że rynek nielegalnych zakładów wzajemnych wynosi około 5 miliardów złotych, możemy powiedzieć, że pod kątem wartościowym zasadniczo nie zmniejszyła się ta szara strefa, a jedynie te zmiany, które zostały wprowadzone do ustawy o grach hazardowych w 2017 roku, doprowadziły do tego, że legalne podmioty, czyli te, które posiadają stosowne zezwolenie ministra finansów, umożliwiły Ministerstwo Finansów umożliwiło im generalnie budowanie swojej pozycji na rynku, jak również tworzenie dodatkowych źródeł dochodu. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rozwój tej części biznesu, mówię pod kątem teraz już krajowym i zagranicznym, no, niestety doprowadzi do sytuacji, że ta skala, która jest szacowana na poziomie 52%, jest gigantyczną wartością, z którą Ministerstwo Finansów również powinno, którym Ministerstwo Finansów powinno się zająć. Tutaj jako Federacja Przedsiębiorców Polskich w ostatnim czasie złożyliśmy propozycję do Ministerstwa Sprawiedliwości, oczywiście informując tutaj ministra finansów, w zakresie penalizacji przepisów kodeksu karnego skarbowego w odniesieniu do udziału w nielegalnym zakładzie bukmacherskim. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Finansów uznają te postulaty za konieczne do wprowadzenia, chociażby biorąc pod uwagę konieczne zapewnienia wpływów budżetowych do państwa, jak również zapewnienie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia w sposób równy względem tych podmiotów nielegalnych swojej działalności.